Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. Na mocy decyzji wojewody podlaskiego powiatowym szpitalem covidowym stała się augustowska placówka. Od 19 października augustowski szpital zobowiązany został do zapewnienia 145 łóżek dla pacjentów chorych lub podejrzanych o zachorowanie na COVID oraz 6 łóżek intensywnej terapii wyposażonych w kardiomonitory i z możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Do dyspozycji pacjentów pozostaje również oddział zakaźny suwalskiego szpitala rozszerzony niedawno o łóżka pulmonologiczne. Według ostatniej informacji podanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki na terenie województwa mamy 838 łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID, z czego zajętych jest około 330. Medycy dysponują 43 respiratorami, z których zajęte było na wczoraj 19. Pacjentów leczonych z innych niż COVID powodów zobowiązane są przyjmować Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Szpital Powiatowy w Sejnach. Ten jednak od poniedziałku pozostaje niedostępny, ponieważ w niedzielę potwierdzono tam zakażenia u 6 pielęgniarek pracujących na oddziałach wewnętrznym, chirurgicznym i na bloku operacyjnym. Jak nas poinformował dyrektor Waldemar Kwaterski, trwa testowanie pozostałego personelu i od uzyskanych wyników zależy dalsze postępowanie. Na razie szpital odwołał wszystkie przyjęcia do 25 października. Placówka jest obecnie dezynfekowana.